Siemaneczko, ja jestem Serox i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj jestem w Minecrafcie i przedstawię wam właśnie to coś. Tak, to jest lis. Lis został dodany do Minecrafta, jest to, nie wiem, niesamowite. Jest dziwny. Znaczy wygląda jakby, nie wiem, miał jakiegoś downa czy coś. Ale nie, to jest fajna zmiana naprawdę. Podoba mi się to. Jak widzimy, lisy są w stanie fajnie się położyć i umieją coś trzymać w gębie. Jakieś żarcie czy różne rzeczy. Z tego co wiem, są chyba w stanie trzymać różne rzeczy, nawet jakieś bloki. Zaraz zobaczymy. Panie lisie. Tak. Wziął właśnie deskę w zęby, ale chyba jej nie zje. Poszedł z nią. Biegają bardzo szybko i są płochliwe i skaczą na kilka bloków w górę. Co się stało z tym blokiem? Chyba nic. Czy on cały czas go niesie, czy go wywalił? Chyba go wywalił. A, nie zabił zająca. Nie, teraz go dopiero wywalił. I zaczął sobie jeść tego zająca. No okej. Ej, serio, fajnie śpią. Tutaj widzę, że kurczak zakończył tragicznie swój żywot. Z tego co wiem, lisy są w stanie jeść te jagódki. O, właśnie. A samo chodzenie w krzakach nie zabiera im raczej życia. Na pewno nie zabiera. Lisy uciekają przed wilkami. Chodź, panie lisie. Uciek. A wilki się źleją, źli wywołują i je gonią. Ale zły. Zjedzą raczej wszystko, co my. Tak mi się wydaje. Przetestujmy, co zrobimy na przykład z jakimś okiem pająka. Czy to zje, czy po prostu będzie trzymał, dopóki nie znajdzie czegoś lepszego. Oka pająka nie powinien zjeść. Ma jakąś marchewkę. Co się stanie, jeżeli wyrzucimy marchewkę tutaj? Nie pójdzie po nią? Czy będzie trzymał się swojego oka? O, je to oko, no i zjadł. No chyba nic mu nie jest. Tak mi się wydaje. Oprócz tego wiem, że istnieje jeszcze druga odmiana lisa, który się spawnuje w jakichś zimowych terytoriach. Tutaj będzie tego zdjęcie. I lis jest jedynym mobem, który spawnuje się jako mały. No proszę. Odsuń się, panie duży lisie. Wiem, że małe lisy będzie można oswajać, a będzie się to robiło poprzez połączenie dwóch... Oj, wilk. Poprzez połączenie dwóch dużych lisów jagódkami. Czyli postawimy tutaj ten, dajemy beriesy. Cyk, cyk. A pan mały lis powinien być od samego początku oswojony. Ale chyba to póki co nie działa. Ten ma skórę. Ej, naprawdę, to są bardzo fajne moby. Tak w ogóle lisy są mobem nocnym i można je spotkać przy wioskach. Wioski same w sobie już wyglądają ładnie. Minecraft robi się lepszy. Zombie. Oprócz tego w snapshocie 19W07A został dodany narrator. Można go uruchomić przyciskami Ctrl i B. Narrates all. Jak to działa? Nie wiem, w to się nie będę zagłębiał. Narrator, narrates chat. Narrator, OFF. Musi sobie przegadać. Oprócz tego w snapshocie jeszcze naprawiono jakieś 19 błędów. No a to tam jak co snapshot coś tam naprawiają. Czy ten dom się pali? Nie, to ognisko. Także będą to raczej już wszystkie nowości w tym snapshocie. Aha. No i mam nadzieję, że Mojang będzie robił coraz więcej ciekawych rzeczy. Czekamy na więcej mobów oczywiście. I co?
jak to u mnie zawsze bywa na koniec odcinków, żegnam się z wami do następnego odcinka, który nie wiem kiedy będzie. Na razie.